Szanowni Państwo, idea wprowadzenia ponadnarodowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego narusza artykuł 14 Traktatu o Unii Europejskiej, który wyraźnie mówi, że to państwa członkowskie otrzymują mandaty. Artykuł ten precyzyjnie stanowi, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przydzielić więcej niż 96 miejsc. Dlatego wprowadzenie ogólnounijnego systemu wyborów rażąco naruszy postanowienia traktatu. Gdyby jedno państwo otrzymało więcej niż 96 miejsc, to dodatkowo zaburzy różnorodność Unii Europejskiej i w konsekwencji będzie faworyzować duże państwa. To propozycja, która nadaje pozatraktatowe uprawnienia. Dalej posuwa agendę federalistyczną i narusza traktatową zasadę pomocniczości. Propozycja rezolucji oburza też z innych powodów, mianowicie zapis jej mówiący o tym, iż każdy obywatel powyżej 18 roku życia powinien móc głosować i mieć prawo do kandydowania z zaleceniem wprowadzenia minimalnego wieku uprawniającego do głosowania na poziomie 16 lat. Czy państwa zdaniem 16-latkowie są na tyle dojrzali emocjonalnie, żeby wybierać osoby reprezentujące ich w Unii Europejskiej? Jako EKR sprzeciwiamy się tej rezolucji i jako członek Prawa i Sprawiedliwości również tej rezolucji nie popieram i my wszyscy nie popieramy.